Właśnie idziemy na wyspę Mainau i po drodze znaleźliśmy takie gąsienice na po prostu na tych na niteczkach. Wiszą sobie i małe. I tu jest ich pełno. Wiszą sobie tak jak skoczkowie na bungee. I tutaj z tych pajęczyn się one spuszczają na dół. Ciekawe zjawisko. Kręcą się koła autobusa. Nie do rogu! Nie do rogu! I dotarliśmy na wyspę. Dwa bilety po 21 euro, czyli 42 euro wejście. Mam tutaj przed sobą plan wyspy i na pierwszym zdjęciu przepiękny motyl. Tego spodziewamy się tam zobaczyć. Kwiaty i motyle. Ania, uciekaj! Ania, uciekaj! Bo cię szczypnie. Jesteśmy na naszym słynnym moście, którego widzieliśmy z góry, z drona. Woda czyściutka. Pan Jezus. Zobaczcie, jaka tam jest ryba. Chyba z metr ma. I druga. W porównaniu do łabędzia. To jest taki fajny tor przeszkód, po którym można iść masakra z jedną ręką, trzymając kamerę. To jest naprawdę wysiłek, ale jest tutaj taka fajna łódka dla dzieci i mogą sobie przepływać. Ci to są pomysłowi, zobaczcie, tutaj jakieś sznurki, także można sobie pobiegać w sznurówkach. Górka wodna w makaronie. Ale bajer. Teraz będzie spaghetti z Nadii. Weszła do makaronu. Szymuś, spaghetti z Szymusia. Bajer! Ale bajer. No. A ciekawe, co jest tam powyżej makaronu. Może sos jakiś. Tu muszę poświecić latarką, bo jest tak ciemno, że hej, tu są te trąby. Można zatrąbić. Zatrąbimy, chodźcie. Teraz czekamy, aż przypłynie statek do portu. No, chodź Ania. Damy radę. Skakuj Ania. Nie, Szymuś, nie. Stój na środku. I płyniemy. Ale nam się łódka przechyliła. Super, Ania! Dobiliśmy, teraz musisz przejść tam. Ops. A tu kolejne tratwy, tylko tu już trzeba się odpychać drążkiem. Jedź, Ania. Bardzo strome są tutaj zjeżdżalnie. Ania wymiękła. Teraz płyniemy tratwą. Prawdziwą tratwą. Siadamy po turecku.
Kasiunia, dawaj linę. I tutaj mamy tego. Jakieś z plastiku to jest. Myślę, że to jest metalowe. No zaraz ci dam, tylko odpływamy. Uhu. Dam ci, Ania. Macie z tej strony. Czekaj, bo akurat trafimy w burtę. I płyną na morze piraci z Karaibów. I jak tam, złapaliście coś? Jakąś rybę? Ryby nie złapaliśmy, ale czujemy się jak na Tom Kiki. Na Tom Kiki. Super. Żeby uruchomić te pociągi, trzeba wrzucić monetę. 50 centów dwie rundki. Najtaniej. Tutaj jest tor dla kulek. Można kupić za 1 euro kulkę. I ta kulka jest tam wciągana taką spiralą. I leci. A czasem się blokuje. No, wciągaj kulkę, Ania. Kręć, kręć kółeczkiem. I doszliśmy do tego pawia, którego ciągle w internecie widzieliśmy na zdjęciach. Oto on. Paw z kwiatów. Zawsze marzyłem mieć w ogródku takie drzewo wygięte. Przepiękne. Tutaj są kucyki i można pojeździć za 2 euro 3 rundki. Ania jedzie na koniu. No. Nie chcesz, żebym cię trzymał? Dobra. Nie, jedź. Nie, jedź. Jedź, jedź, Ania. Nie chcesz jeździć. Dobra, okej. Okay. Ania wybiękła. No to Szymuś, no. Trzymaj Szymona na tej stronie. Chodź, Szymusiek. Teraz Szymuś jedzie. No chodź, Szymuś. I Nadia teraz. Okej. Szymuś, teraz Nadia, teraz Nadia. Nie boję się. Nie, trzymaj Nadinka, trzymaj się dwoma rękami. No zaraz, Szymuś. Konik jedzie. Konik jedzie, Szymon jedzie. Szymon od razu lubi, dziewczyny się bały. A, wiecie co, tragedia się stała. Koń nadepnął Kasię na nogę. Ile taki koń może ważyć? Z tonę, nie? Ale nie no, z pół tony może. Także może tak ze 150 kilo ci stanęło na nodze. No, boli. Ogólnie jest to wyspa kwiatów, ale nie chcę wam za dużo kwiatów pokazywać, ponieważ 90% widzów na tym kanale to mężczyźni, a mężczyzn nie interesują kwiaty. Powiem wam tylko, że jest przepięknie. Możecie zabrać tutaj swoje żony. A tutaj tworzy się miodek. Wow, jakie piękne drzewo. Ha, ha, ha. Gonimy się.
I mamy te słynne rododendrony z wyspy Mainau. Tu są darmowe leżaki. Można wyjąć sobie stojak, czy jak to się nazywa, i się położyć. Ale super, i wskakuj. Z widokiem na jezioro. I tutaj są w ogóle całe alejki róż, ale jeszcze one nie kwitną, dlatego my jesteśmy trochę za wcześnie. Jak przyjedziecie tutaj później, to będziecie mieli kolorowo. Ale pomału już na ścianach zaczynają kwitnąć, także też jest pięknie. Wciągamy wózek, jak zawsze. Tutaj w tym szklanym jest restauracja. Można sobie przyjść na obiad. O, właśnie tam jest para młoda. I tam, gdzie byliśmy przed chwilą, to będzie pewnie wesele. Usiądziemy sobie na białych ławeczkach i odpoczniemy w cieniu. Tu jest tyle rzeczy do zwiedzania, że zabraknie nam dnia. Naprawdę, jest przepięknie i przecudownie. To jest plantacja bambusów. Zobaczcie, jak to wygląda z bliska. A bambusy jedzą mi się koale? Tak. Taki gąszcz. Bambus. Jest tyle ciekawych miejsc, żeby się zatrzymać i sfilmować cokolwiek. Zobaczcie to drzewo. Jest niesamowite. Tutaj mamy drzewo z 1864 roku i ono ma, jak wyliczyłem, 154 lata. Zobaczcie, moje nogi, a to drzewo. Mam tutaj statystkę, która się przytuli do drzewa, żebyście zobaczyli, jakie to drzewo jest duże. A chodź tutaj do słońca, bo cień mi się nagrywa. O, to są właśnie modele moje. Porównawcze. A tutaj jest taki mini model. Tak, mini model, pyrtek. 2 lata kontra 150 lat. Przytulamy się właśnie do drzewa, ja też się przytuliłem. Normalnie jest tak milutkie, takie mięciutkie. Ta kora jest tak już, zobaczcie, jest taka milutka, mięciutka. Od drzew bije taka pozytywna energia. Tak, taka... Jest terapia to nazwać? Drzewem, terapia drzewami. Tak. Szymek dorwał bambusa. O, silny chłopak. Zobacz, co brawo, robi. Szymon. I doszliśmy do motylarni. Teraz wejdziemy oglądać motyle. Wchodzi się przez taką wielką gąsienicę. Więc wchodzimy do gąsienicy. Dziewczyny, idziemy. Tutaj. Wózek trzeba przejechać tutaj. Jak się zmieści, a my przechodzimy przez bramkę. Ojejka, wózek. No przechodźcie. O, Ania dostała w zęby, no widzicie. Czyli trzeba na dzieci uważać. Idziemy. I
Myślicie, że tu z wózkiem można wchodzić? Łańcuchy. Zobaczcie, jakie motyle tu latają. Niesamowite. Tutaj jest ich najwięcej. Tutaj wystawili im owoce i sobie jedzą. Tylko szkoda, że się nie otwierają. Pokażcie, gdzie jest żółw? Mamy żółwia. I rybki jakieś na dole. I tunel. Zobaczcie, a tutaj mamy wystawę kokonów. Te duże motyle są takie. Tak się rodzą. Mniejsze takie, średnie takie. Zobaczcie tutaj, a ten jest największy, jaki tutaj znaleźliśmy. Wróciliśmy z wyspy Mainau, jesteśmy trochę zmęczeni i głodni, dlatego Kasia na szybko kupiła pizzę. Będziemy ją teraz robić w piekarniku. Taka pizza italiano. Niestety Kasia nie zauważyła, że ona jest z papryczką chili i powyciągała. Wyłożyłam tutaj. Pokażcie. Dzieci na pewno nie będą chciały. No, ostra jest bardzo, bo spróbowała. Ale ja już piekarnik odpaliłem znowu, po raz drugi. A tu jest ta blaszka. Blaszkę damy na górę. I będziemy piec. Pizza się udała. Ania, smakuje ci? Tak. To dobrze. A ja wam pokażę jeszcze coiny, które dostałem. Chyba się błysło. To są monety do kąpieli. Zobaczcie, one mają takie rowki. I każda taka moneta kosztuje 50 centów. Czyli za 2 złote polskie można się wykąpać tutaj na kempingu. O, burza idzie, ale nam się udało. Dzisiaj takie ładne słońce było. A tutaj burza nadchodzi. Tak, jesteś? Dobra, cichutko. Teraz jesteśmy właśnie w łazience i mamy zakupione monety. Monety, które wyglądają w ten sposób. Każdy po jednym. Ania, kosztuje 50 centów, czyli na polskie 2 złote. Tutaj musisz rzucić, tylko tak musisz rowkami trafić. I wybieramy, zaraz wybierzemy, którą kabinę. Myślę, że piątka mi się podoba. Piątkę weźmiemy, to trzeba będzie kliknąć piątkę. Tu jest piątka. Nie zdążyłem nagrać. Nie, Ania, ty już nie. Piątkę Nadia wcisnęła tutaj. Więc wybrało. Jest na zielono. Więc chodźcie do piątki. I będziemy się kąpać. Dzisiaj mamy porę na mycie głowy, więc dlatego zrobimy sobie prysznic. No to dobra. Nie naciskajcie przycisku, bo będzie lecieć woda. Rozbieramy się i będziemy myć głowy.
Udało nam się wykąpać, ale straciłem wszystkie 4 monety i na kasie już nie starczy. Pierwszą straciliśmy, ponieważ minął czas jakby aktywacji prysznica. Zanim się rozebraliśmy z dziećmi, to już ten przycisk nie działał. Potem poszedłem zapytać takiego pana, który wszedł akurat, czy wie jak to działa, no to włożył swoją i popatrzył, no i działa, więc mu oddałem drugą, także 2 już poszły na stratę. Na trzeciej już się kąpaliśmy i na czwartej to ja się wykąpałem, więc 4 zużyte. Woda leci gdzieś tak może z 5 minut, tak niecałe, mi się wydaje, że troszeczkę szybciej to, chociaż czas może tak szybko leciał pod tym prysznicem, ale około 5 minut woda leci na jednej monecie. Słuchajcie, po tygodniu życia w przyczepie mamy takie doświadczenia, że po prostu cały system, który był w domu, jest rozwalony. Zobaczcie, jest 22:34. Dzieci są... Ania mnie walnęła. No to nieładnie. Dzieci są rozregulowane, chodzą spać o 23:00, gdzie u nas w domu chodziło o 20:30 albo o 9:00. Sprzątać nam się nie chce, bo jest tyle do zrobienia, po prostu jest tyle do zrobienia wszystkiego, prania, nie wiem, układania, wodę trzeba przynieść, odnieść, nieczystości, jeszcze jak się zwiedza gdzieś, jeszcze ten hałas, no zobaczcie. Mama! Tutaj nie da się zamknąć gdzieś w pokoju własnym i sobie odpocząć, bo chyba, że można do auta wyjść na chwilę i sobie odpocząć od dzieci, od tego hałasu. Ale ogólnie czuję się, jakbyśmy żyli w jakimś ulu, nie? W takim ciasnym ulu. Wszystko się suszy, nie ma gdzie tego wysuszyć, nie mamy suszarki. Wygląda to ohydnie wręcz. Więc pokazuję wam prawdziwe życie w przyczepie. I mam pytanie, czy u was też tak wygląda to, czy wy jakoś tutaj sobie ogarniacie bardziej niż my? Jeżeli tak, to napiszcie, jak wy to robicie. Ja muszę iść dzisiaj jeszcze, no jest 22:30, a jeszcze muszę iść gary pozmywać do zmywalni, do sanitariatów. A najgorsze jest to, że po prostu z chęcią byśmy to zrobili, bo to nie jest trudne to zrobić, tylko jesteśmy tak zmęczeni zwiedzaniem przyczepy z wyspy. Zwiedzaniem tej wyspy, że już nam się nic nie chce. Normalnie to byśmy z chęcią pozmywali te naczynia i wszystko zrobili tutaj, ogarnęli. Ale z braku siły po prostu to wszystko zostaje. Kasia się idzie jeszcze kąpać, bo nie zdążyła. Także no, jest ciekawie w przyczepie, po prostu inne życie. Jak w Madrycie. Jak w Madrycie.